Dzień siedemnasty. Obudziłem się, a więc jest to sukces naszej medycyny. Wkurwia mnie, że po obudzeniu się zawsze widzę wozy zakładu pogrzebowego S. Zastanawiam się, czy nie można by ich pomalować w jakieś weselsze kolory. Nawet niech to dzieci pomalują. Wesołe, zielone łączki, nieba błękitem maźnięte, i zwierzątka, krówki, koniki, motylki i inne bydlęctwo domowo-wiejskie, i rodziny trzymające się za rączki i wtedy dziadek leżący wewnątrz wozu czułby się z pewnością lepiej i swojsko, mimo tego, że rodzina go nie odwiedziła w szpitalu, nie wytarła zroszonego potem czoła i nie zmieniła pampersa. Koło mnie leży pan Waldemar. Pan Waldemar się kończy jak bateria Duracella, czyli trwa to długo i do końca. Pan Waldek chciałby zakończyć żywot w domu, we własnym łóżku, patrząc we własny sufit, ale szpital i żona mu nie dają. Więc pan Waldemar się wkurwia, i rzuca kupą po sali. Personel zakazuje więc żonie pana Waldemara podawać mu potrawy mleczne, aby nie miał rozwolnienia. Żona stosuje się do tego połowicznie, bo podaje Waldemarowi bułeczki ze śmietaną. I cała karuzela zaczyna się od nowa, i pan Waldemar w nocy rzuca znowu kupą w drzwi sali. A ja marznę, bo północy okna są otwarte, inaczej nie da się przeżyć. Ale są tu też optymistyczne wydarzenia i ludzie całkiem nie pozbawieni jeszcze humoru. Na przykład pan Józek, który niedawno mijał mnie wieziony całym łóżkiem na badania. Jego pytanie, czy nie zostawiłem parasola w tym autobusie, rozjaśniło mi poranek i pomimo zmęczenia psychicznego dało chwilę wytchnienia. Dzień osiemnasty, niedziela palmowa. Znowu się obudziłem. Dzisiaj znacznie wcześniej. Zmiana czasu i zmiana pampersa pana Waldemara. Nie wiadomo co gorsze. Czasami mam wrażenie, że to co piszę może dla niektórych być obrzydliwe. Cóż, to tylko życie. Sami tego doświadczycie. O, rym poranny się wyrwał z piersi mej słabo owłosionej. Noc minęła wręcz wzorcowo. Pan Waldemar próbował rozebrać łóżko, a ktoś z sali obok robił do tego podkład dźwiękowy. Powoli staje się niewidzialny. Pielęgniarka mi powiedziała, że zobaczyła mnie pierwszy raz po trzech tygodniach, jak idę skorzystać z czajnika. I nie wiedziała kto to. Mimo, że prawie codziennie mnie widzi. Żona pana Waldemara też mnie nie zauważa. Myślałam, że pan śpi. Po czym psika perfumą do pampersa pana Waldka. Mam tu uzdolnioną wokalnie pielęgniarkę. Ma nawet niezły głos i nutę trzyma w ryzach. Wczoraj myjąc pana Waldka śpiewała Panie Waldku, pan się nie boi, pół... I tu się zacięła, nie pamiętała co pół. Doszła do wniosku, że Polski i dokończyła. Wczoraj pod wieczór odwiedziła nas straż pożarna. Sześć zastępów dzielnie walczyło z rozszczelnioną butlą. Nie wiem jaka to butla i jaki był finał, ale nie ogłoszono ewakuacji, więc mogłem w spokoju strawić kolację czy coś co dumnie nazywane jest posiłkiem. Na razie tyle, bo mi się Rysik wypisał. Dzień 20. Obudziłem się. Pielęgniarki mówią, że przeszedłem już na własność szpitala. Tak długo tu już siedzę. Jedna ubikacja na dwie sale, łącząca je podwójnymi drzwiami, ułatwia kontakty, ale powoduje też spięcia. Człowiek zapomina, czy otworzył drzwi tym z drugiej strony. Ci z drugiej strony zapominają otworzyć człowiekowi. Miłość kończy się w obliczu przyciśnięcia przez potrzebę fizjologiczną. Zostałem sam. Zabrali mi pana Waldka. Dzień dwudziesty pierwszy. Obudziłem się. Sam, w sali, to i dobrze się spało. Nie wiem, jak długo ten high potrwa, ale podejrzewam, że krótko. W mojej samotnej podróży towarzyszą mi dzisiaj koty, które siedzą za oknem, na parapecie i czekają, co im skapnie od pacjentów po śniadaniu. Dałem im marmolady, <laughs> ale pogardziły. No, mnie też nie smakowała, kot głupi nie jest. Pana Waldka wywieziono zdziwionego z sali, zresztą pan Waldek cały czas wyglądał na zdziwionego. Właśnie przywieziono mi nowego pacjenta, zażądał dostępu do gniazda. Żeby podłączyć komputer. Gość z 80 lat od razu mi się spodobał. Zapytał się o Wi-Fi. Pan Waldek się o nic nie pytał, tylko rzucał pampersem w drzwi sali. I to dość celnie, biorąc pod uwagę jego trzy wylewy, które przeżył. Pytałem się pielęgniarek, co tam u niego słychać. Podobno nic się nie zmienił. szałaput. Nadal rzuca pampersem i nadal utrzymuje 100% celność rzutu. Dzień 21. Wieczór. Za oknem jakaś sakramencka wichura. W oknie zamajaczyła przez chwilę twarz przelatującego sanitariusza. Pisali, że nawet przeszła trąba powietrzna. Nie widziałem, bo już ciemno. Ale widziałem w łazience pajączka. Stwierdziłem, że nie będę go ganiał, bo skoro los pozwala mi żyć, to czemu mam być katem dla pajączka? Mam nowego współtowarzysza niedoli, ale przyszedł tylko na kilka dni na jakiś zabieg. Przyszedł i osiadł, a raczej wylądował, bo to pilot. Chyba choruje na stwardnienie, bo żona wspomina, że jeszcze w zeszłym roku latali. A teraz balkonik. I chyba nie ma jednak 80 lat, jak pisałem wcześniej. Chyba choroba gwałtownie postarzyła jego twarz. Kilka tygodni i z człowieka za sterami samolotu staje się pilotem balkonika. Życie. Samo życie. No, znowu przeleciał sanitariusz. Ale tym razem w drugą stronę. Znaczy już wracał. To ja się położę do jutra. Dzień drugi. Czekam na decyzję, ale oprócz tego się obudziłem, więc jest sukces. Przywitała mnie wichura i opad śniegu, a potem przyszła pani z dwiema strzykawkami i boleśnie ugodziła mnie w brzuch. No i co z tego, że była przemiła? Jestem cały podziurawiony, wyglądam jak ofiara wypadków, w której uczestniczył Jesz, a tu życie toczy się dalej. Jednych przyjmują, innych od zaplecza wyciągają, tylko ja się tego krakiem jakoś trzymam. Dzień 22. Wieczór. Decyzja podjęta. Jeszcze jutro śniadanie i wylatuję ze szpitala tanimi liniami German Wings. W sumie to się cieszę i jednocześnie boję, bo mam mnóstwo spraw do załatwienia, a zdrowie niestety nie naprawione, a tylko popsikane aerozolem jak kostka piłkarza na meczu. Niby głupie wyjście ze szpitala, jednak przeżycie. Pospacerowałem dzisiaj korytarzem, żeby rozprostować nogi. Ordynator kazał mi chodzić w sposób przypominający czaple w zimnej wodzie. Ale idąc w ten sposób, mógłbym wywołać niezdrowe zainteresowanie sanitariusza Sebastiana, który chodzi krokiem tanecznym, wodzi wzrokiem spod drżących powiek i to na pewno nie on podpalił tęczę w Warszawie. Więc nie ryzykowałem, tylko normalnie krokiem szurającym pospacerowałem. Korytarz jest w sumie dość długi, bo obejmuje 10 sal. Sale nie są rozłożone symetrycznie po obu stronach. Po jednej jest chyba 8, a po drugiej tylko dwie. Człowiek tak łazi, to zagląda wszędzie. Już nawet nie z ciekawości, a z nudów. Dzięki temu z nudów zajrzałem do sali, gdzie przeniesiony został mój były skrzydłowy, pan Waldek. Pocichu liczyłem na pana Waldka i nie zawiódł mnie. Zwisał nogami na barierce zabezpieczającej przed wyjściem z łóżka. On kiedyś przewróci to łóżko i wtedy się uspokoi. To będzie jego małe zwycięstwo w chorobie. Zastanawiałem się kiedyś skąd w mózgu człowieka bierze się ta zapadka, która blokuje ciągłe myślenie o upływającym czasie i nadchodzącej śmierci. Gdyby nie ona, to myślę, że byśmy ześwirowali i nie miałby nas kto leczyć. Już jutro nie będę doświadczał tego ogromu tragedii pojedynczych ludzi, ich rodzin, matek, ojców, dzieci. Na jakiś czas będę od tego wolny. I jako osoba słabo wierząca w cokolwiek, doszedłem do wniosku, że jednak niebo i piekło istnieje. Niebo to szybka śmierć. Piekło to ta druga opcja. Idę do domu.